Witam w prezentacji i montażu 69 numeru Trabanta 601 Deluxe od Hachette. W tym numerze otrzymujemy lewy panel wewnętrzny, pętlę uchwytu i śrubki. W tym numerze do panelu wewnętrznego została przymocowana pętla uchwytu. Po montażu części 69 numerów mamy zmontowane maskę, przednią część z grillem, przedni zderzak z tablicą, wewnętrzny panel, dwoje drzwi, ramę z szybami, kratkami wentylacyjnymi, wewnętrznymi słupkami C, dachem, pod sufitką z osłonami przeciwsłonecznymi i lusterkiem, płytę podłogową z przednim i tylnym zawieszeniem, pięcioma kołami, komorą silnika z silnikiem i jego elementami, deskę rozdzielczą z kierownicą, podłogę kabiny z fotelami, pedałami, dźwignią hamulca ręcznego z zapięciem pasów bezpieczeństwa, tylną kanapą, bagażnikiem, elektronikę, światła, przełączniki, głośnik, pojemnik na baterie, układ napędowy, wydechowy i hamulcowy, płytę podłogową przyczepy z dyszlem i cztery podpory. Numer 69. Na drugiej stronie mamy informacje o wydawcy, zdjęcie modelu i spis treści. Na trzeciej stronie mamy pokazane części i ich opis, instrukcję montażu i pokazany panel wewnętrzny z zamontowaną pętlą uchwytu Trabant 601 limuzyna. Żaden inny samochód nie stał się takim symbolem NRD jak Trabant 601 wersji limuzyny. 80% wszystkich Trabantów 601 było dostarczanych w takiej właśnie wersji nadwoziowej. Dziś ten typ nadwozia była określany jako trójbryłowy, a tylko 20% stanowiły wersję kombi. Zatem kiedy słyszysz słowo Trabant, myślisz natychmiast o limuzynie 601. To właśnie limuzyna 601 zapoczątkowała najdłuższy rozdział w historii Trabanta i była produkowana w latach 1964-1990 przez 26 lat. Tylko nielicznym samochodom udało się osiągnąć tak długi czas produkcji. Jedynie Volkswagen Garbus i Citroen 2CV, legendarna kaczka, zjeżdżały z taśm produkcyjnych jeszcze dłużej, ale w skali globalnej Trabant 601 jest jednym z najdłużej produkowanych typów pojazdów. Droga do 601. Jak zatem doszło do powstania Trabanta 601, który później stał się sławny i znany na całym świecie? Praca w Zwickau nie różniła się od pracy w innych fabrykach samochodów. Gdy tylko nowy model został wypuszczony na rynek, rozpoczynał się dalszy rozwój konstrukcyjny. Ulepszanie i doskonalenie danego modelu, także budowniczowie pojazdów w Turyngii nie zajmowali się niczym innym. Mamy zdjęcie hitu targów. Nowy Trabant 601 prezentowany na targach wiosennych w Lipsku w 1964 roku, tutaj jako pojazd serii zerowej. Mamy zdjęcie Trabanta 1.1 Universal z edycji 444 na światłach w Chemnitz przed budynkiem opery
Nawet w 1.1 nadal trudno było obserwować zmianę świateł na skrzyżowaniu. Każdy trabant miał ten problem. Jednak w starych mydelniczkach P50 i P60 trzeba było wykonywać jeszcze większą ekwiparystykę niż w 601.1.1. Mamy zdjęcie i informację, że w porównaniu ze starą 500, nowy trabant 601 wygląda znacznie nowocześniej i jest większy, mimo że stoi na tej samej platformie. Mamy zdjęcie poprzednika, okrągły trabant P50 z małymi oknami i mocno zakrzywionymi konturami zewnętrznymi. Mamy zdjęcie i informację, trabanty, trabanty, trabanty. Tak wyglądały ulice w latach 80. Prawie wszędzie w NRD inne marki samochodów były wyraźnie w mniejszości. Mamy zdjęcie i informację, że nowo zaprojektowany bagażnik modelu 601 był znacznie większy niż w trabancie P50. Jedynie dostęp do niego przez mniejszy otwór był nieco trudniejszy. Czas działkowców, czyli nostalgia nie umiera. Na ostatniej stronie mamy informację, co w następnym numerze, czyli lewy pas bezpieczeństwa, oświetlenie wnętrza. I mamy informację, aby podzielić się opinią. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.